Marcin Fiołek, telewizja w Polsce.pl i nasz cykl gorących pytań. Może, drodzy państwo, wydawać się, że mamy w polityce sezon ogórkowy, no bo wakacje, no bo kanikuły, no bo ta kampania nam się jeszcze na dobre nie rozkręciła, ale to tylko perspektywa polska. Z perspektywy Brukseli jest zupełnie inaczej. Te dyskusje na temat personaliów, kto zostanie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, kto jaką obejmie tekę, już w ramach komisji trwają i pewnie trwać będą przy okazji kolejnych szczytów Rady Europejskiej. I o tych szczytach, o decyzjach, o polskich priorytetach, jakie powinniśmy postawić, porozmawiamy w tej części gorących pytań telewizji w Polsce.pl z pytaniem i o Donalda Tuska, ale także o to, co załatwimy w Brukseli. Dyrektor Paweł Jabłoński, Departament Koordynacji Projektów Międzynarodowych przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarosław Sachajko, poseł ruchu Kukiz 15. Dzień dobry. Panowie, zanim dyskusja w studiu, krótka wypowiedź pana ministra Szymańskiego, sekretarza stanu do spraw europejskich, którego zapytałem kilka tygodni temu jeszcze, ale jednak mam nadzieję i wrażenie, że odpowiedź została aktualna, o priorytety polskie w najbliższych tygodniach, miesiącach, w najbliższym czasie. To, co podkreślamy, to konieczność przywrócenia pozytywnych przesłanek bycia w Unii. Unia nie może się bronić tym, że alternatywa jest jeszcze gorsza. Unia musi pokazać, że jest przydatna państwom i obywatelom. I od 2 lat działa zespół międzyresortowy, który intensywnie spotykał się po to, żeby po pierwsze rozpisać mapę polskich interesów dziś, taką, jaką znamy dziś. I taka mapa powstała, ona jest bardzo detaliczna. Z drugiej strony, aby rozpisać również scenariusze kompromisu, scenariusze możliwych kompromisów ze znanymi nam oczekiwaniami innych państw, często faktycznie bardzo rozbieżnymi. Pan minister Szymański mówi o tej mapie polskich interesów. Panie dyrektorze, jak wygląda taka mapa interesów? Co jest na najwyższych lokatach takiej mapy, takiej listy? Jeśli mówimy o perspektywie długoletniej, a myślę, że o takim w tej chwili, że to jest ten temat, który jest najistotniejszy, to na pewno najważniejsze będą negocjacje budżetowe. Dlatego, że będziemy siadali w tym momencie, zaraz po zakończeniu tej układanki personalnej, która dopiero się w zasadzie zaczęła, bo teraz jeszcze całą komisję będziemy ustalali, będziemy siadać do debaty, która potrwa prawdopodobnie przynajmniej rok, być może półtora. Myślę, że takie są przewidywania. Do końca 2020 roku możemy tych negocjacji budżetowych nie zakończyć. To jest bardzo istotne, bo ten budżet będzie określał to, w jaki sposób fundusze unijne będą rozdzielane między państwa członkowskie na najbliższe 7 lat w tej kolejnej perspektywie. To jest najbardziej istotny element. Czyli budżet, konkrety, dyskusje bilateralne, dyskusje w ramach różnych układów personalnych w Brukseli. Układy personalne pełnią funkcję pewnych narzędzi, dlatego że podstawowy cel jest taki, żeby zapewnić Polsce, z naszego punktu widzenia oczywiście, bo każde państwo ma taki cel, zapewnić sobie jak największy udział w tych funduszach unijnych, ale nie tylko liczbowo, ale także przeznaczyć je na te programy, które są z naszego punktu widzenia najistotniejsze. Z punktu widzenia Polski, z punktu widzenia Europy Środkowej, najważniejsze jest to, aby polityka spójności i wspólna polityka rolna pełniły nadal w budżecie unijnym tak istotną rolę jak dotychczas, bo te dwie polityki w najbardziej konkretny sposób się sprawdziły. To, co mówił minister Szymański, jeśli Unia poszukuje czegoś, co jest pozytywem, właśnie, że to nie jest lepiej, bo gdzie indziej jest gorzej. To, co do tej pory działało, to, co obywatele widzieli jako Unię w akcji, Unię w działaniu pozytywną dla nich, to była właśnie polityka spójności, projekty podnoszące regiony Europy Środkowej, Europy Wschodniej na poziom regionów Europy Zachodniej i polityka rolna, która pozwalała nasze rolnictwo również na ten poziom zachodnioeuropejski wprowadzić. To zaraz wejdziemy w szczegóły. Panie pośle, zgoda co do tej wyjściowej tezy z panem dyrektorem? Jak najbardziej. Tu może trzeba historycznie przypomnieć, że w 2004 roku, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to polskie społeczeństwo przekonywano, że wchodzimy do spółki, w której wszyscy mają równe prawa, będziemy się równo rozwijać. No i jeżeli już później weszliśmy, to się okazało, że wcale one nie były równe prawa i wcale równo się nie rozwijaliśmy. Ostatnia perspektywa bardzo dobrze to pokazała. Co prawda polskie społeczeństwo znowu było mamione, jakie to wielkie pieniądze do Polski nie spłynęły, ale jeżeli to podzielilibyśmy przez wielkość kraju, to
się okazuje, że jesteśmy na jednym z ostatnich, na przedostatnim lub na ostatnim miejscu pod względem pieniędzy przeznaczonych na Polskę. Tutaj opowiadano nam, jakie to są ogromne pieniądze, porównując nasz budżet chociażby z budżetami państw znacznie mniejszych. Polska 38 milionów, Litwa niecałe 3 miliony. I w ten sposób właśnie kreowano w Polsce taką politykę dobrobytu, ile to nam Unia nie dała. Jednocześnie ja się obawiam, że to właśnie było po to, żeby zdobyć intratne brukselskie stanowiska, bo tam są ogromne pieniądze i myślę, że to przyświecało byłym politykom polskim. W tej chwili naprawdę trzeba poważnie do tego podejść, bo to będzie prawdopodobnie ostatnia perspektywa, w której będziemy dostawali pieniądze, czyli więcej będziemy dostawali niż wpłacali. Polacy bardzo ciężko pracowali na to, aby wykorzystać te pieniądze optymalnie, chociaż przez układ tego budżetu niestety wiele tych pieniędzy zostało zmarnowanych. A nie martwi pana, panie pośle, że jeśli pytamy, co załatwimy w Brukseli w naszym gorącym pytaniu, że ten pierwsza perspektywa, ten projekt budżetu na kolejne lata, no nie jest dla Polski specjalnie korzystny, i to delikatnie mówiąc? Nie jest, jest bardzo niekorzystny, a tylko dlatego, że się tak politycy zgodzili. No przecież mieliśmy naszego komisarza, czy wciąż mamy komisarza, panią Bieńkowską, która zgodziła się na taki kształt budżetu. Politycy Platformy Obywatelskiej, którzy cały czas chwalą się, że są w tej największej frakcji w Parlamencie Europejskim, frakcji rządzącej. Mamy zresztą przewodniczącego Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim. Na takie rzeczy się cały czas godzą, więc to jest coś, co powinno nas jako Polaków bardzo smucić, że mamy takich polityków papierowych, którzy godzą się na taką rolę, nie wiem jak to, koniuszego, który wszystko przyjmuje z dobrodziejstwem, a właściwie z brakiem dobrodziejstwa inwentarza, po to tylko, żeby trwać. I ja jestem przekonany, że politycy w Brukseli, jeżeli się dobrze argumentuje własne kwestie, na wiele rzeczy by się zgodzili, a jeżeli się nie godzą, no to to nasze takie ostatnie to weto, które było w sprawie pana Timmermansa, który zamiast łączyć, to dzielił, i to tak mocno dzielił, bo zupełnie inaczej traktował Polskę, gdzie doszukiwał się łamania praworządności, to bardzo mocno musiał szukać i nie widział tego łamania praworządności, czy to we Francji, czy to w Hiszpanii, czyli zupełnie inaczej traktował nowe kraje Unii Europejskiej ze starymi. No, bardzo się cieszę, że Grupa Wyszehradzka mimo wszystko pozostała jednością i ja widzę w tej jedności wielką siłę. A czy ta jedność, panie dyrektorze, tu zwracam się już do przedstawiciela Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czy ta jedność Grupy Wyszehradzkiej możemy wykorzystać także przy negocjacjach budżetowych? No, ale też dodajmy, że politycy Platformy Obywatelskiej często odbijają piłeczkę, mówiąc, to rząd jest odpowiedzialny za negocjacje w sprawie budżetu i nie ma co przesuwać winy, tak jak pan poseł zasugerował, na komisarz Bieńkowską czy dzisiejsze kierownictwo Komisji Europejskiej. Ja nie chcę komentować wypowiedzi polityków poszczególnych partii, natomiast jeśli chodzi o, myślę, że tutaj jeśli mówimy o tym, kto jest za co odpowiedzialny, to warto, żeby opisać, jak wygląda proces, no właśnie, uchwalania budżetu. Komisja Europejska przedstawia projekt i w tym zakresie rzeczywiście Komisja Europejska jest odpowiedzialna za to, co przedstawi. Natomiast to, jaki ten budżet ostatecznie będzie, to jest jednogłośna decyzja państw członkowskich. Dlatego te negocjacje budżetowe są zawsze potwornie trudne. W zeszłym tygodniu mieliśmy szczyt unijny, który pobił rekord, jeśli chodzi o czas trwania, ale zupełnie nie zdziwiłbym się, gdybyśmy pod koniec tego roku, a zwłaszcza w przyszłym roku, jeszcze raz ten rekord wyśrubowali, dlatego że negocjacje budżetowe będą bardzo trudne, bo w tym przypadku mieliśmy decyzje personalne podejmowane większością kwalifikowaną. Jeśli chodzi o budżet, będzie większość, jest wymagana jednomyślność. I tak jak pan wspomniał, jedność Grupy Wyszehradzkiej, a nawet szerzej, Grupy Przyjaciół Spójności, czyli tej grupy państw, które już w 2016 roku tą pierwszą deklarację podpisały, a bardzo mocno podkreśliły to także pod koniec 2018 roku w Bratysławie. To było zwołane z inicjatywy Polski, przy bardzo dużym udziale tu także Słowacji, która sprawowała prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej. My zebraliśmy wokół tych postulatów, za tymi samymi argumentami, które pokazują, że te dwie polityki, polityka spójności, polityka rolna, bardzo dobrze działają. Wokół tego powinny się ogniskować cele Unii, żeby to, co działa, kontynuować. Inwestujmy w nowe cele. Innowacje oczywiście są niezwykle ważne także. Kwestie klimatyczne są niezwykle ważne. Kwestie bezrobocia wśród młodzieży, zwłaszcza w krajach południa Europy. Ale to są pewne nowe cele, a jednocześnie nie możemy rezygnować z tych celów starych.
I teraz te negocjacje dotyczące obsady stanowisk, gdzie rzeczywiście pod bardzo dużym naciskiem ze strony państw, które promowały ten pierwotny zestaw kandydatur, o czym państwo doskonale wiedzą z przekazów medialnych, one rzeczywiście oddają rzeczywistość w bardzo dużym stopniu. Pomimo tych ogromnych nacisków, grupa naszego regionu z kilkoma innymi państwami, także z Włochami, które też dość otwarcie się w tej sprawie wypowiedziały i które także w sprawach polityki spójności mają z nami pewne punkty wspólne, udało się utrzymać tę jedność. To jest niezwykle ważne w kwestii negocjacji budżetowych, dlatego że to zwykle działa w ten sposób, że państwa stosunkowo niewielkie, stosunkowo niewielkich liczbowo potrzebach, tak jak pan mówił, Litwa, tak, proporcjonalnie, są nieco bardziej podatne, nie mówię to akurat o Litwie, ale chodzi o wielkość kraju, są stosunkowo bardziej podatne na potencjalne próby, no, nazwę to tak dość kolokwialnie, ale podkupienia przez te duże państwa. Przykładowo, żeby ten sojusz rozbijać, zostawić cegiełki z tego muru wyciągać. I jeśli teraz w trakcie tych negocjacji udało się dzięki konsolidacji, no, na którą kierował nasz rząd i cała Grupa Wyszehradzka, udało się trochę ad hoc sojusz, ale jednak utrzymać pod tak trudnymi naciskami, to ogromnie wzmacnia siłę argumentacyjną w perspektywie tych negocjacji budżetowych, bo wszystkie państwa, które mogą się wahać, czy gdzieś tam walczyć o swoje interesy indywidualne, czy jednak zachować solidarność, będą miały tak, to się może udać. Warto być solidarnym do końca i warto walczyć. To będzie niezwykle trudne, to będzie znacznie trudniejsze niż te negocjacje. No właśnie, czy dodatkowym utrudnieniem nie będzie także prawdopodobnie nowa szefowa Komisji Europejskiej, wciąż jeszcze nie wybrana, pani Ursula von der Leyen. Mówi się o tym, że no Niemcy dostaną kolejne narzędzia do tego, by no jeszcze mocniej wpływać na politykę unijną. Panie redaktorze, czy nie spadliśmy z deszczu pod rynnę? Na pewno sytuacja nasza jest znacznie lepsza niż ta, która była. Bo to, czego się mogliśmy spodziewać po panu Fransie Timmermansu, to wiedzieliśmy. No po prostu skrajne dzielenie i łajanie poszczególnych krajów, bo to nie tylko Polska, powiem kolokwialnie, obrywała od Fransa Timmermansa, bo to jej była Słowacja i były Węgry. On tam naprawdę wyłuskiwał sobie poszczególne kraje, żeby robić chyba własną politykę w swoim kraju, żeby pokazywać, jaki to on jest ostry. Ja wrócę jeszcze do Grupy Wyszehradzkiej, jak to jest ważne, bo zaraz może powiemy też o krajach Trójmorza, bo ważne jest, że udało się odbudować wzajemne zaufanie. To zaufanie straciliśmy za poprzedniej ekipy rządzącej, kiedy zdradziliśmy Grupę Wyszehradzką, bo ona była wcześniej również jednością. Zdradziliśmy ją w sprawie polityki imigracyjnej, bo było ustalone wspólne właśnie stanowisko, że Grupa Wyszehradzka nie zgadza się na przymusową relokację imigrantów. Aha. I właśnie już w ostatniej chwili właśnie pani, w tej chwili europoseł, zmieniła zdanie i zostawiła pozostałych członków Grupy Wyszehradzkiej, powiem kolokwialnie, znowu na lodzie. Więc ta jedność jest bardzo ważna i w tej chwili budujemy szerszą jedność właśnie, może właśnie wśród tych krajów Trójmorza, i chyba bardzo dobrze z naszego punktu widzenia, że to Polska buduje tę jedność, bo z drugiej strony jesteśmy największym krajem spośród tych wszystkich, które zostały przyjęte do Unii Europejskiej spośród tej dziesiątki, więc no trzeba brać odpowiedzialność również za to. Rzeczywiście pani nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej miała różne wypowiedzi, ale politycy, jak dostają tak ważne stanowiska, myślę, że ta odpowiedzialność za tego stanowiska i za całą Komisję Europejską, myślę, że tutaj weźmie górę, szczególnie, że to nie jest osoba chwiejna, to jest matka siódemki dzieci. To jest osoba wykształcona, która nie pochełpi się na jakieś tam znowu świecidełka, czyli wielkie pieniądze, bo jest bogata z domu, nie musi żebrać o kolejne pieniądze. Więc myślę, że ta jedność Unii Europejskiej musi być nadrzędna. Szanowni państwo, do tej dyskusji o jedności Unii Europejskiej, o priorytetach polskich na arenie międzynarodowej wrócimy, obiecuję, ale najpierw chwilę oddechu, wrócimy tuż po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami.